15 lipca wspominamy świętego Pompiliusza Marię Pirotti, prezbitera. Dominik Pirotti urodził się 29 września 1710 roku w Monte Calvo Irpino w pobliżu Avellino we Włoszech. Jego ojciec był adwokatem. Mając 17 lat, Dominik uciekł z domu i wstąpił do PR-ów. Przyjął wówczas imię Pompiliusza Marii od świętego Mikołaja. W 1734 roku otrzymał święcenie kapłańskie. Wkrótce potem zasłynął jako kaznodzieja. Głosił misje ludowe w środkowej i południowej Italii. Oddawał się równocześnie surowej ascezie. Potem przez 8 lat był mistrzem nowicjuszy w Neapolu. Na skutek oszczerstwa stanowisko to utracił i został dotkliwie ukarany. Swą gorliwą działalność kontynuował jednak w Anconie i Lugo. Na końcu mianowano go przełożonym domu w Campi Salentina. Tam też 15 lipca 1766 roku odszedł do wieczności. Pozostawił po sobie pamięć wielkiego czciciela, Najświętszego Serca Jezusowego i Bożej Rodzicielki. Został beatyfikowany przez Leona XIII w dniu 26 stycznia 1890 roku. Pius XI kanonizował go 19 marca 1934 roku. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Pompiliusza Marię na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.